odbyło się spotkanie przy okazji 50. numeru wydania kwartalnika Echo Studzianki. Spotkała się redakcja, osoby zaproszone, ponad 40 osób. Krótka charakterystyka tych 50 numerów, których wydawanie rozpoczęło się od Sławka Hordejuka w 2009 roku. I tak do dnia dzisiejszego wydaliśmy już pół setki. Poruszamy tematy tatarskie, historyczne, piszemy o aktywności mieszkańców. Stałe rubryki to Studzianka w starej fotografii, kącik poetycki, to też wspomnienia, odpowiedzi na listy, które przysłane są do redakcji, a także opisujemy sukcesy naszych mieszkańców. Gośćmi byli przedstawiciele samorządu, placówek oświatowych, kulturalno-oświatowych z Białej Podlaskiej, powiatu bielskiego, także środowiska akademickiego AWF-u Białej Podlaskiej i dr Tomasz Demidowicz, z którym przedstawiliśmy też kwestię wydawania, zasadności wydawania prasy w regionie. Historię Studzianki regionu propagujemy, odkrywamy na podstawie dokumentów archiwalnych, na podstawie wspomnień, zdjęć, poszukiwań bibliotecznych, którymi głównie zajmuje się Sławek Hordejuk. I to zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej trafia do odbiorców w ilości 1000 egzemplarzy co kwartał. Nakład od początku zapalony na 1000 egzemplarzy, zmieniała się tylko częstotliwość kilkukrotnie wydania gazety, ponieważ kilkukrotnie wydaliśmy jako podwójny numer. Gazeta skupiona głównie na dziedzictwie kulturowym, historii, popularyzacji też tradycji, zarówno tatarskiej, jak i regionalnej w Studziance i szeroko rozumianej okolicy.